21 lipca w godzinach od 9 do 16 na plaży miejskiej w Grudziądzu odbyły się zawody w siatkówkę plażową. Do gry zgłosiły się 22 zespoły z Grudziądza i okolic. Pierwsze miejsce w zawodach wywalczył zespół Na Bosaka w składzie Mateusz Woźniak i Miłosz Jankowski. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy na urywki spotkań. Po tym meczu ma Pinki wielki powrót. Maxio, Pałka? Ładnie, ładnie, panowie.
Rozegrane. Prosimy zespół, który zajął czwarte miejsce, Chłopcy do bicia, trzecie miejsce zespół Świecie, drugie miejsce zespół Kebabowcy, miejsce pierwsze po pewnej przerwie weszli na pierwsze miejsce zespół Na Bosaka. Prosimy bardzo. Podsumujemy dzisiejsze zmagania. Zaszczytne czwarte miejsce zajął zespół Chłopcy do bicia w składzie Mateusz Gałecki i Dawid Kołodziej. No nie ma, nagrody przechowamy, na pewno nie zginą. Zaszczytne trzecie miejsce zajął zespół Świecie w składzie Krystian Bednarski i Bartosz Naderakowski. Gdzie kebaby są? Gdzie kebaby są? Nie odbierają. Samochody poszły. Ja mam zabrać za nich tam. Trzecie miejsce. Nie, oni mają wziąć. No to Karol mówił, że mam go do samochodu zabrać. Dobrze, niech odbiorą. Zaszczytne drugie miejsce, zespół Kebabowcy w składzie Karol Jeliński, Patryk Dębek. No i zaszczytne pierwsze miejsce zespół Na Bosaka w składzie Mateusz Woźniak, Miłosz Jankowski. Oj, przepraszam, taki pana. Thank you.
Gratuluję, gratuluję. No po dłuższej przerwie jesteście znów na najwyższym. Jak było, tak było, nie jest zbyt, także no ale mniejsza.